Niedziela 9 maja, Anna Romanów, podsumowanie tygodnia. Poniedziałek. 3 maja obchodziliśmy 219. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Wojewoda Rafał Bruski przypominał, że naród polski jako drugi na świecie, a pierwszy w Europie, uchwalił nowoczesną Konstytucję. To Polacy stworzyli, uchwalili i wprowadzili w życie konstytucję. Najważniejszy dokument dla państwa, podstawę prawną jego funkcjonowania. Po oficjalnych obchodach reprezentanci sztabów Grzegorza Napieralskiego, Jarosława Kaczyńskiego i Kornela Morawieckiego razem ponad podziałami zbierali podpisy pod listami poparcia. Wtorek. Na Starym Rynku wykopaliska rozpoczęli archeolodzy z UMK, którzy szukać będą pozostałości po dawnym ratuszu. Środa. Dla studentów z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego rozpoczęły się juwenalia. Pierwszego dnia festiwalu odbyło się m.in. ognisko na wydziale przy ulicy Seminaryjnej. Jak widać, spotykamy się tutaj w celu integracji, zabawy. Wspólnie rozmawiamy, pijemy, bawimy się. Tak zresztą mogą Państwo zaobserwować, jest dosyć spora grupa ludzi, a to więc zapraszamy. Dopiero początek. W środę odbył się także kolejny koncert w ramach 14. Festiwalu Młodych Organistów, podczas którego swoje umiejętności zaprezentował Jakub Kwintal. Czwartek. Kolejna edycja Europejskiego Festiwalu Lekkoatletycznego coraz bliżej. Na konferencji prasowej główny organizator Krzysztof Wolsztyński przedstawił pierwsze nazwiska, które zobaczymy 9 czerwca na mitingu. Czeka nas zatem emocjonujący pojedynek polskich tyczkarek Anny Rogowskiej z Moniką Pyrek. Marek Plawgo zmierzy się w biegu na 400 metrów przez płotki m.in. z Feliksem Sanchezem, zaś Tomasz Majewski będzie rywalizował w rzucie kulą z Amerykaninem Rize Hoffą. Sobota. W 65. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie na Placu Wolności w Bydgoszczy odbył się apel poległych. Uczczono w nim pamięć polskich żołnierzy wszystkich frontów i ludności cywilnej, która oddała życie za walkę z hitlerowskim okupantem. Wytycznym. Stańcie do apelu. Astoria Bydgoszcz w pierwszym finałowym pojedynku pokonuje SKK Siedlce 82-69 i już tylko jedno zwycięstwo dzieli koszykarzy Jarosława Zawadki od awansu do pierwszej ligi. Na pochwałę zasługuje także oprawa przygotowana przez bydgoskich kibiców.